Sieć dzisiaj zaprezentuje Wam propozycję treningu opartego na pracy w szeregu. Wejście będzie drążkami na płasko, potem będzie fula, drążek, fula i drążek, które sukcesywnie podczas treningu będzie rosło i zaprezentuję Wam, jak ten trening wygląda i zachęcam Was do dalszego oglądania. Bardzo ważna jest rozgrzewka wstępna. Rozpoczynamy na płasko z jednym podwyższonym drążkiem, tak żeby koń i jeździec zapoznali się z odległościami. W tym treningu chodzi o to, żeby jeździec doprowadził jak najbliżej do pierwszego drążka, a potem utrzymywał równe tempo, które pozwoli jeźdźcowi koniowi prawidłowo podążać za ruchem i utrzymywać równą jazdę, spokojną i aktywną. W tym zadaniu nie chodzi nam o wysokość, tylko chodzi o precyzyjność najazdu i utrzymywanie właśnie równej fuli, podążania jeźdźca za ruchem. Tak, bardzo dobrze! Tego typu zadania polegają na tym, że uczą jeźdźca widzenia odległości, czyli przysłowiowo uczą oka oraz tego, by koń skupiał się na zadaniu i nie rozpędzał w szeregach. Pamiętajcie, trening skokowy też nie może za długo trwać i musimy skończyć na jak najlepszym skoku, na jeździe i doprowadzaniu konia do przeszkody. Średnio trening skokowy wraz z rozgrzewką powinien trwać do 45 minut, tak żeby koń skończył trening niezmęczony, a zmotywowany. Jeździec też musi się skupić na sobie, tak żeby jego dosiad był podążający, przepuszczalny, tak żeby bioderka były nisko oraz lądował wstrzemiona. Pamiętajcie, by jeździec i koń czuli się zmotywowani w treningu, musimy stopniowo zwiększać poziom trudności, ale pod warunkiem, że jeździec względem treningu radzi sobie z koniem coraz lepiej i poprawia swoje błędy. Pamiętajcie, że stopień trudności na treningu musi być stopniowo podwyższany pod warunkiem, że jeździec i koń radzą sobie z zadaniem. Tu jak widzicie, Kasia i Browę radzą sobie świetnie i z każdą minutą coraz lepiej jeźdźcowi i koniowi to wychodzi. Poprawiamy ten ostatni skok, tak żeby wjazd był prawidłowo. O właśnie, tak żeby koń się zabierał do drążka i do przeszkody. Super. Pogłaskać, przerwa. Na środek. Tak, i domykaj. Dobrze, teraz super. Stopień trudności w treningu musimy podwyższać etapami, tak żeby jeźdźca i konia nie zrazić. I w momencie, kiedy widzimy, że jeździec i koń czują się bardzo pewnie na poziomie, na którym zaproponowaliśmy w trakcie treningu. Jak widzicie, to Kasia i Prowen świetnie sobie radzą w tym szeregu i zadanie zostało wykonane bardzo dobrze. A tyle, jeśli chodzi o naszą propozycję treningową. Jak widzicie, zadanie wcale nie było łatwe, ale jeśli para, jeździec i koń są przygotowani od początku już w rozgrzewce do przejeżdżania danej odległości i zachowują spokój, starają się pilnować odległości, pilnować dobrego tempa, ta praca względem treningu idzie ku dobremu i ku lepszemu. Więc ważne jest to, co powiedziałam na początku. Pamiętajcie o tym, że stopień trudności treningu musi wzrastać adekwatnie do możliwości na danym treningu jeźdźca i konia. Więc słuchajcie, ja się teraz żegnam i mam nadzieję, że będziecie śledzić nasze sociale, tak żeby poznać kolejne treningowe inspiracje.